Nie ma to jak związek. I nie chodzi tutaj bynajmniej o partnerstwo kobiety z mężczyzną, ale o polityków. A właściwie to o samorządowców z naszego regionu. Ci bowiem już kilka lat temu wstąpili w Związek Gmin i Powiatu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wczoraj w rybnickim magistracie odbyło się coroczne spotkanie wszystkich członków. Oto nad czym debatowali. W jednym miejscu o jednym czasie rzadko można spotkać tyle ważnych głów z naszego regionu, a wczoraj była na to szansa. W rybnickim urzędzie miasta zebrali się ci więksi, czyli prezydenci, i ci trochę mniejsi, czyli burmistrzowie i wójtowie. Łącznie 28 szefów miast, gmin i powiatów. Szefem wszystkich szefów był gospodarz, czyli prezydent Adam Fudalin. Te funkcje przypisaliśmy mu nieprzypadkowo. To właśnie on przewodniczy związkowi, który scala wszystkich tych samorządowców. A chodzi o Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Tutaj nie działa się jak singiel. Najważniejsze właśnie jest wspólne działanie. Mówimy jednym głosem. Związek reprezentowany jest przez wszystkie samorządy, które są na jego terenie. Związek funkcjonuje od 2002 roku, ale jak to w każdym związku, i tutaj nic nie jest bezinteresowne. By zostać bowiem pełnoprawnym członkiem, trzeba opłacić składkę, a ta jest różna. W zależności od liczby mieszkańców stawka wynosi od 4000 zł wzwyż na rok. Ale co tam jednak taka składka w porównaniu do tego, jakie zyski może przynieść przynależność do Związku Subregionu Zachodniego? Nie ma lepszej formy działania niż wspólne działanie nad rozwojem całego regionu. Wodzisław Śląski nie jest samotną wyspą gdzieś na morzu. Doświadczeniem możemy się podzielić, ale przede wszystkim sprawdziło się to przy realizacji środków unijnych. No bardzo dobrze, że jesteśmy w związku, który ma budżet. Dzisiaj będziemy przyjmowali budżet 4 600 000 zł. To znaczy, że związek rzeczywiście funkcjonuje, obraca pieniędzmi, realizuje projekty. No rzeczywiście, jak się można było dowiedzieć wczoraj na spotkaniu zarządu, budżet, jaki w tym roku dysponować będzie Związek Gmin i Powiatów, wynosi 4 650 000 zł. Skąd taka kasa? Nie tylko ze składek, bo te łącznie wynoszą 362 000 zł. Głównie ze środków projektowych, o które starają się pracownicy biura stowarzyszenia. Wczoraj także członkowie uzgadniali, co będą robić przez najbliższy rok. Tu przede wszystkim mówimy o budżecie unijnym 2014-2020. Tym zadaniem zdeterminowana jest praca związku, ponieważ mamy przyobiecane, mamy dostać dużo pieniędzy. A gra jest warta świeczki, bowiem chodzi o 500 000 000 zł. Samorządowcy już dobrze wiedzą, na co wydać taką kasę. Mamy całą perspektywę podzieloną na 9 działań. W przypadku naszego miasta to są duże środki, bo to jest 390 milionów złotych. 300 milionów złotych to są na same środki na budowę drogi Pszczyna-Racibórz. Związek to same korzyści dla gmin i miast, zapewniają włodarze i jednym tchem wyliczają, co dzięki niemu udało się zrealizować. Modernizacja naszego Centrum Kultury Teatru Raciborskiego, budowa kompostowni odpadów, kilka dróg. Budowa drogi zbiorczej w Wodzisławiu Śląskim, czyli nowy wiadukt nad torami i ten odcinek do ulicy Matuszczyka. I chodzi tutaj, jak w każdym związku, dochodzi do kłótni, a nawet do cichych dni. To jak zapewniają prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, zawsze w końcu dojdą do porozumienia.